Witam Państwa w poniedziałek, 8 czerwca. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś u nas ruszyła przebudowa alei. Kiedy kupić bilet na pociąg? Co z tą Ułańską? Fotele dyrektorskie obsadzone. Liceum dla dorosłych w samochodówce. Nagrodziliśmy najlepsze przepisy. Uratowali pustułkę i premiera książki o żarskim wojsku. Ta przebudowa kosztować będzie 5,5 miliona złotych. To największa inwestycja powiatu w tym roku. Dziś ruszyli z remontem Alei Wojska Polskiego. W końcu rozpoczął się długo oczekiwany remont Alei Wojska Polskiego w Żarach. Według ostatecznej wersji pierwszy modernizowany będzie odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Sportową. I chociaż wykonawca objazdów nie planował, dziś poinformował nas, że te się jednak pojawią. Jadąc z Kunic przez wiadukt nie przejedziemy. Zorganizowany będzie objazd przez ulicę Kruczą i Akacjową. Do Kunic natomiast dojedziemy bez zmian. Przebudowę drogi rozpoczęto od wymiany instalacji elektrycznej i deszczówki. Prawdopodobieństwo trafienia w godzinę otwarcia kas biletowych na żarskim PKP jest znikome. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w materiale. Podróżujesz koleją? Chcesz kupić bilet w kasie dworcowej w Żarach? Możesz nie trafić z godziną. Chociaż kasa czynna jest od 7, o 11 okienko zamykane jest na 3 godziny. Od poniedziałku do piątku, od godziny 11 do 14, w soboty od 12 do 14 i w niedzielę od 12 do 14. Jak nas poinformował najemca, czyli spółka Przewozy Regionalne, tak długa przerwa wynika z faktu, że w czasie jej trwania pociągi przewozów regionalnych nie kursują. W zamian za to wydłużono czas pracy kas do 17:30. Ta dość zaskakująca polityka sprzedaży biletów to nie jedyny problem podróżujących. Kolejny dotyczy zgrania połączeń kolejowych z połączeniami autobusowymi, zwłaszcza jeśli ktoś z Żar musi dostać się do mniejszej miejscowości. Komunikacja Wrocław-Lubsko. Wrocław Żar jest, ale z Żar do Lubska to jest autobus na przykład. Ja tu przyjeżdżam i nie mam czasu, na przykład jeżeli dojdę na dworzec PKS-u, to właściwie powinno być przynajmniej te 10 minut. Ja podchodzę na dworzec, a od autobus już odjeżdża. Póki co nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w tolerancję. Na pocieszenie pozytywna informacja. Na dworcu w końcu pojawiła się toaleta. Niestety płatna. Parking dla aut na Ułańskiej zlikwidowano, a przystanków jak nie było, tak nie ma. Obiecane przez panią burmistrz przystanki autobusowe miały się tu pojawić, ale wszystko idzie jak po grudzie. Co tym razem spowodowało opóźnienie? Między Urzędem Miejskim w Żarach a spółką Feniks doszło do porozumienia w zakresie aneksu do umowy. Przypomnijmy, że spółka Feniks obsługuje transport zbiorowy w mieście. W związku z tym też spółka Feniks wystąpi z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Żarach o pozwolenie na przejazdy i zmianę rozkładu jazdy. Zmiany w rozkładzie jazdy nastąpią i dlatego też chcemy, aby przesunięte one zostały do końca roku szkolnego, aby udogodnić też korzystanie mieszkańcom z dotychczasowego rozkładu. Natomiast jeżeli chodzi o wiaty przystankowe, zostały one zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i obecnie trwa procedura zakupu. Wygląda na to, że do września nic się nie zmieni, przystanków na razie nie będzie, a i zaparkować w tym miejscu nie zaparkujemy. Grozi za to mandat. Konkurs na dyrektora szkoły podstawowej nr 2 i powstającego od września zespołu szkolno-przedszkolnego w Żarach rozstrzygnięty. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej dyrektorem szkoły podstawowej nr 2 została obecna pani dyrektor, pani Marzena Mosakowska-Wrona, zaś dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego, który rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 września najbliższego roku szkolnego, została pani Ewa
Tabaczyńska. Obydwie panie przedstawiły bardzo ciekawe koncepcje pracy, jeżeli chodzi o szkołę i jeżeli chodzi o zespół szkolno-przedszkolny. No i oczywiście miały również bardzo dobre podsumowanie tego, co do tej pory zrobiły na rzecz swoich placówek jako dyrektorki tych placówek oświatowych. Obie dyrektorki zarabiają obecnie co miesiąc nieco ponad 6000 zł. W samochodówce powstanie liceum wieczorowe dla dorosłych, dokładnie dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Nauka w liceum trwać będzie 2 lata. I będą tam głównie uczyć się uczniowie, absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej naszej, tu działającej w samochodówce. Natomiast zachęcam do skorzystania z tej oferty wszystkich absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy uczą się w Żarach i w okolicach. No bo z tego co wiem, to jesteśmy chyba w Żarach jedyni, którzy taką formę oferują. Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie, no bo pierwszy raz coś takiego otwieramy. No ale nie ma innej możliwości, tak? Uczniowie, którzy, tak jak mówiłem, którzy kończą zasadniczą szkołę zawodową i chcą zdobyć wykształcenie techniczne, nie mają innej możliwości. W tej chwili nie ma techników uzupełniających, bardzo mało jest możliwości uzupełnienia wykształcenia po zasadniczej szkole zawodowej. Jedyną taką oficjalną formą są właśnie ogólniaki 2-letnie, tak zwane dla dorosłych. Nabór do liceum wieczorowego już się rozpoczął. Potrwa do września. Ta formuła jest o tyle też taka ciekawa, że my oferujemy szkoły zaoczne, tak? Czyli szkoły, gdzie zajęcia będą odbywać się w weekendy, czyli piątek, sobota, niedziela. Zgodnie z tym, że jest z tą nazwą, tak, że jest to szkoła dla dorosłych, to obowiązywać tam będzie zasada, że to jest szkoła dla pracujących. Chęć nauki w liceum zadeklarowało już 30 osób. Podania można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych. Konkurs Gotuj z Telewizją Regionalną rozstrzygnięty, nagrody rozdane. Pierwsze miejsce w naszym konkursie kulinarnym zdobyła Ewa Elmer z Żar. Zwycięstwo pani Ewie przyniósł przepis na bezowiec orzechowy. Pani Ewa wygrała robota kuchennego. Serdecznie gratulujemy. Spodziewała się pani tej nagrody? Nie, absolutnie nie. To jest w ogóle moja pierwsza nagroda. To tak na szybkiego wysłałam tego maila. W ogóle nawet się nie spodziewałam, że coś takiego mi się przydarzy. A czy sprzęt, który pani otrzymała, przyda się w domu? No na pewno, z pewnością tak. Widzę, że sprzęt jest naprawdę dobrej jakości i dosyć fajna nagroda. Jestem czynna w kuchni, więc na pewno mi się przyda. Drugie miejsce w konkursie za przepis na rzucany biszkopt zdobyła Paula Biczyk z Żar. Pani Paula wygrała grilla. Jest z nami pani Paula Biczyk, która zwyciężyła w konkursie na najlepszy przepis kulinarny. Zajęła pani 2. miejsce. Serdecznie gratulujemy, a w nagrodę ten oto grill. Dziękuję bardzo. Czy spodziewała się pani? Nie spodziewałam się, ale sądziłam, że może być z tego jakieś ciasto, bo to był przepis akurat na ciasto narzucanego biszkopta. Często gotuje pani piecze? Często piekę, gotować rzadziej, bo mi tutaj nie pozwala córka, ale piec tak, bo to szybko i smacznie. 3. miejsce z przepisem na wołowinę w czerwonym winie zdobył Przemysław Pień z Żar. Pan Przemek wygrał maszynkę do mięsa. Na udział w konkursie namówił go brat bliźniak. Nie spodziewałem się nagrody. Sam konkurs to przebiegał bardzo tak spontanicznie. To brat pana namówił? Brat mnie namówił z dziewczyną, po prostu godzinę czasu przed wysłaniem e-maila do redakcji pracowaliśmy w domu na ofisie, żeby to ładnie przeredagować. Skan zrobiłem właśnie z przepisu tak, żeby to było oryginalniej. Nie czekałem na żadną nagrodę. W ogóle w domu na ten temat nie było żadnej rozmowy. Taka po prostu cisza taka była jakby przed burzą, tak jakby powiedzieć. No i udało się. Udało się. Mówili mi, że mam pilnować telefonu. A jak dzwonili do mnie z redakcji, to telefon miałem jeszcze w dłoni. To także po prostu totalne zaskoczenie. Emocje niesamowite.
Czwarte miejsce przypadło Joannie Majkowskiej z Żar. Pani Asia wygrała mikser za przepis na ciasto leśny mech z granatem. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy tym, którzy wzięli udział w naszym konkursie. Dziś naszą redakcję odwiedziła mieszkanka Żar, która szukała pomocy, bo nie wiedziała, dokąd ma się udać, by uratować pustułkę drapieżnego ptaka, który jest pod ochroną. Zapraszam na materiał. Pustułka to niewielki sokół o smukłej sylwetce z długim ogonem. Te drapieżne ptaki od lat mają swoje gniazdo w kamienicy przy ulicy Lotników 13 w Żarach. Jeden z młodych ptaków wyleciał z gniazda, próbował odlecieć, ale nie mógł. Mieszkańcy kamienicy schwytali go i wsadzili do klatki. Pani Halina w tej sprawie przyszła po pomoc do naszej telewizji. Dlaczego przyszła do nas pani? No chciałam, żeby udzielić pomocy, bo nie wiedziałam, gdzie mam iść, nie? Bo wczoraj tam było zamknięte do lekarza, nie wiem, gdzie tam iść z tym, a wiem, że takie ptakom trzeba pomóc, nie? A co się stało z tym ptakiem? No wczoraj wyfrunął, tutaj widziałam na tym daszku, nie? I później jak z tego komina tam wyskoczył, to tutaj o ten daszek, to nie mógł się podnieść. Mieszkańcy kamienicy zaopiekowali się pustułką, która jak każdy drapieżny ptak jest pod ochroną. Ktoś przyniósł klatkę, ktoś dał kawałek mięsa. Te ptaki żyją tu od kilkunastu lat. Panie Stanisławie, te ptaki tutaj towarzyszą państwu od paru lat już ładnych. O pięknie, pięknie. I żebym nie skłamał, ale 15 to lat temu to te ptaszki były. I one są pod ochroną? I rzekomo są. Ale my się cieszymy, jak tutaj ładnie samolicy siedzą i latają. No. Nie przeszkadzają? Nie, nie. Wręcz przeciwnie. Cieszymy się z tego, że są. O. Ratunku dla ptaka poszukaliśmy u weterynarza, a wybraliśmy się do lecznicy dla zwierząt przy ulicy Wieniawskiego 3. Tam pustułka otrzymała fachową pomoc. Ptaka zbadał lekarz weterynarii Janusz Depczyński. Czy on jest pod ochroną? Na pewno wszystkie drapieżniki, to jest pustułka młoda, wypadła z gniazda. Jakie zalecenia? No cóż, no niestety, ale tym ptakiem się trzeba zająć. Podejrzewam jeszcze z tydzień, dwa i sobie da radę. No, kilka dni chyba był niekarmiony, niepojony, no i w takim stanie, jakim jest, to jest osłabiony. Panie doktorze, co z takimi drapieżnymi ptakami dzieje się? Tak naprawdę to jest tylko nasza dobra wola, czy się nimi zajmiemy, tak? Tutaj w Żarach nie ma znikąd pomocy. Nie ma. Jak ktoś się nimi nie zajmie, to niestety giną. Albo padają ofiarą psa czy kota. O, teraz otworzę. Słabiutki. Panie doktorze, tak naprawdę jest problem, bo nie ma co z takim ptakiem nie. zrobić, nie? Nie. U nas w Żarach. Pani Halina pustułkę zabrała do domu. Tam wspólnymi siłami wraz z sąsiadami postarają się zaopiekować ptakiem tak, by za jakiś czas mógł swobodnie odlecieć. Będziemy trzymać kciuki. Już jutro w Żarskiej Bibliotece o godzinie 17 odbędzie się promocja książki pod tytułem Szkice i obrazy z dziejów 42. Pułku Zmechanizowanego imienia Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Książka powstała na bazie materiałów archiwalnych, których jest bardzo dużo, zgromadzonych w różnych miejscach i u różnych ludzi. Wykorzystane zostały fotografie stare, zaraz powojenne, z lat 40., 50., ale współczesne również. Książka zawiera indeks ponad 2000 nazwisk byłych żołnierzy zawodowych pułku, no, przez który przewinęło się, jako tą największą jednostkę w Żarach, przewinęły się tysiące mężczyzn praktycznie z całego kraju. Książka dotyczy historii pułku, ale również współczesności, ostatnich wydarzeń, spotkań koleżeńskich, działalności stowarzyszenia, które promuje jednostkę, której już niestety nie ma, ale również i miasto, i region. Jutrzejsza premiera książki w bibliotece będzie również szansą na spotkanie z jej autorami, Jackiem Jakubiakiem, Waldemarem Kotulą i Krzysztofem Polusikiem. Tam również będzie można książkę kupić. Wstęp wolny. Witam widzów telewizji regionalnej. Po upalnych dniach czeka nas odpoczynek od afrykańskiej aury. Zapraszamy na szczegółową prognozę pogody. Pozdrawiam Ewelinę, Olę, Dagmarę, wszystkich znajomych i rodzinę.
We wtorek w Żarach i Szprotawie termometry wskażą 16 stopni Celsjusza, a w Gubinie 18. Zachmurzenie będzie duże, miejscami z zawarstwy chmur przebiją się promienie słońca. Mogą pojawić się przelotne, słabe opady deszczu. Ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Wiatr w porywach osiągnie 32 km na godzinę. Pozdrawiam znajomych z klasy, Paulinę i Patrycję. We wtorek imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan. Solenizantom życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Krzysztof. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na magazyn sportowy, a w nim relacja z 12. Międzynarodowego Konkursu Skoku o Tyczce imienia Tadeusza Ślusarskiego, który odbył się wczoraj w Żarskim Rynku. Gorąco polecam. Następnie magazyn kulturalny, a w nim druga część koncertu amerykańskiego chóru, który odbył się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ja dziękuję już Państwu za uwagę, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia.